tutaj dodawane jest do jedzenia coś takiego, co powoduje sytość. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, witam was z Florydy. Zostańcie przed ekranami. Wiem, że jestem sam. To jest wyjątkowa sytuacja. Pamiętacie, że mówiliśmy, że polecę na Florydę i chcieliśmy właśnie z Florydy nagrać wam jeden odcinek. No i tak się właśnie dzieje, słuchajcie. Jestem tutaj sam, bez chłopaków. Wszystko, dosłownie wszystko sam muszę robić. Jestem kamerzystą, wymyślam scenariusze. To jest masakra, po prostu wszystko na głowie to mieć. A ile musiałem się naprosić, żeby mi dali tą kamerę? Rozmiar, ty nie możesz się odwracać od kamery, jak mówisz, bo wtedy zanika głos. Przecież ja nigdy tak nie robię. Robiłem tej, że się odwracałem od kamery, w ogóle skąd ten pomysł? No ale nic, na pewno jak zobaczą ten materiał, to się o tym sami przekonają, że można mi zaufać. Co chcę wam pokazać tutaj? Chcę wam pokazać amerykańskie fast foody. Myślę, że to warto zobaczyć. Wszystkie te fast foody, które są u nas w Polsce, oczywiście są tutaj dobrze znane, ale to wcale nie są najpopularniejsze fast foody. Tutaj ludzie uwielbiają takie fast foody jak Wendy's, Chick-fil-A, to są u nas nieznane w ogóle knajpy, Popeyes, to akurat mamy w Polsce już od niedawna, Taco Bell, także to będę chciał wam pokazać. Chyba na koniec przejadę się do McDonalda, wezmę ten naszego zwyczajnego takiego Big Maca i zobaczymy, czy tak samo smakuje, czy to jest ta sama receptura. Jeżeli ktoś by chciał tutaj przyjechać z rodziną do Stanów i na przykład stołować się za każdym razem w restauracji, to wam powiem szczerze, że taki posiłek dla 4 osób w dowolnej jakiejś restauracji to jest koszt około $200. Także jest co wydawać, dlatego wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Wiadomo, że codziennie nie można tego jeść, bo przecież człowiek by zwariował, nie? Ale taki zestaw, słuchajcie, tutaj, przynajmniej na Florydzie, w takich fast foodach kosztuje mniej więcej około $10. 10, 11, czasami 9. Także to już jest taka przyzwoita kwota. I wtedy zapłacimy w miarę dobre pieniądze za taki posiłek szybki, dobry, czasami niedobry. Sami zdecydujecie, co warto zjeść, jak wam pokażę. Dobra, to słuchajcie, ja się zbieram i lecę do tych knajp. Słuchajcie, jestem już w pierwszej knajpie. Zawitałem do Chick-fil-A. Nie nagrywałem w środku, bo nie wiem, jak oni tu na to patrzą, czy trzeba się pytać o pozwolenie, czy nie. W każdym razie zamówiłem sobie i wszędzie będę zamawiał ten taki oryginalny zestaw, który u nich jest najpopularniejszy. Wziąłem sobie burgera z kurczakiem, to jest Chick-fil-A, słuchajcie, jak sama nazwa mówi. I zapłaciłem $9. Wiadomo, że jestem z Polski i wszystko od razu przeliczam. Chociaż mówią, żeby jak tutaj jesteś, to nie przeliczaj, bo zwariujesz. Jak wygląda taki burgerek? Powiem wam, że nieźle to wygląda. Zobaczcie. Bułeczka, wiadomo, bułeczka jest taka jak wszędzie. Nic ciekawego. Zaciekawił mnie kurczak. Zobaczcie, jak jest kurczak zrobiony. Mega przypieczony kawał mięcha. Tak naprawdę tu nie ma nic więcej. Powiem wam szczerze, że za te $9 nie ma żadnej sałaty. Nie ma żadnego sosu. Ja sobie wziąłem majonez taki. Ichni. Ale poczekajcie, spróbuję pierw bez oczywiście. Może tak, może samego mięsa. Muszę wam powiedzieć, że panierka specyficzna. Bardzo podobna panierka do, bardzo rzadko się to je w Polsce, łagodnego kurczaka z KFC. Bardzo fajnie przyprawione. Ten kurczak jest bardzo dobrze przyprawiony, kurczę. Mega dziwne, bo rzeczywiście mimo tego, że tu nie ma żadnego sosu, żadnej sałaty, ta bułka jest taka miękka, wiecie, ta taka sztuczna bułka, nie? Ale bardzo fajnie się to je. Naprawdę dobre. Zobaczę tego majoneza. Robnę sobie tego majoneza tutaj, słuchajcie. Teraz zobaczymy, czy to mi poprawi smak tego. Nie ma co dużo mówić, to jest rzeczywiście dobra kanapka. Nie dziwię się, że tak ją tutaj Amerykanie lubią. Na pewno jest to jedna z zdrowszych wersji tych wszystkich fast foodowych dań. Na pewno jest to lepsze od McDonalda czy Burger Kinga. Majonez nie jest taki dobry jak nasz polski winiary, ale okej. Okay. Jeszcze raz powtarzam, to jest naprawdę smaczne. Ten kurczak, jaki on jest zrobiony, zobaczcie, zresztą widać, cały czas wam to pokazuję. To trafili w moje gusta, bo pamiętacie, ja zawsze mówiłem, że ja bardzo lubię przypieczone rzeczy. Przechodzę do frytek, od razu wam mówię. Frytki w tej knajpie akurat są podawane jako takie ziemniaczki pocięte. Słuchajcie, akurat to jest takie nie za mocno przypieczone. W środku ten ziemniak jest taki surowy, taka papka się zrobiła. Lekko posolone, na zewnątrz chrupiące.
też może się podobać. Zawsze coś innego, prawda? Całkiem fajny zestaw za $9. No także no wychodzi 36 zł, nie? Do picia wziąłem sobie, słuchajcie, Sprite. Oczywiście te największe kubki u nich to są takie, nie? I pełno lodu. Do wszystkiego pełno lodu po prostu dają. Tutaj pływa sam lód. Sprite jak Sprite, ale rzeczywiście we wszystkich tych knajpach, bo to już zauważyłem wcześniej, mają gamę napojów do wyboru. Niektóre smakują jak takie płyny do naczyń, do mycia naczyń, płyny do mycia naczyń. Sama chemia po prostu. Jedno co jest fajne, bo już kilkakrotnie tutaj byłem na tej Florydzie, zaczęli rozpoznawać Polaków, bo zawsze mieli nas za Ruskich, albo nie wiedzieli w ogóle co to jest Polska. Myślę, że to jest zasługa naszego prezydenta Andrzeja. Przez wywiady z Andrzejem w języku właśnie amerykańskim oni dowiedzieli się, że każdy Polak w sercu ma ten język angielski. Jest to u nas zakorzenione po prostu. Friend in need is a friend indeed. Dobra, lecę dalej, słuchajcie, zobaczymy jaką knajpę teraz znajdę. Słuchajcie, generalnie na Florydzie nie chodzi się na piechotę. Ja zostawiłem sobie samochód teraz na pobliskim parkingu i przechodzę sobie, ponieważ te knajpy są wszystkie koło siebie tak naprawdę i chodzę sobie na piechotę. Ludzie na mnie patrzą jak na jakiegoś frika, że ja chodzę piechotą po prostu. Dużo się zmieniło od pandemii w Stanach, słuchajcie. Zawsze jak tutaj byłem, oni nie mieli płatności zbliżeniowej. Mogłeś zapłacić kartą, ale to musiała być karta kredytowa. No i oczywiście nie zbliżeniowo, tylko do terminala, nie? No i głównie gotowa. To wszystko zmieniło się tutaj po pandemii. Zaczęli używać tak naprawdę dopiero od niedawna Apple Pay i wszystkie formy płatności zbliżeniowej wszędzie teraz honorują, także o tyle jest lepiej. Słuchajcie, ale trafiłem teraz na tą ciekawostkę taką, ja tego nigdy też nie jadłem, Taco Bell. Ta restauracja specjalizuje się w daniach, słuchajcie, typowo meksykańskich lub meksykańsko-teksańskich. Czyli z tego co tam widziałem, jakieś tacos, nachos, coś tam w naleśnikach. Ja sobie wziąłem tacos, słuchajcie, generalnie dostaję 3 takie tacosy za kwotę $12, trochę więcej niż w Chick-fil-A. Wziąłem sobie to na wynos, nie wiedząc w ogóle, że tu nie ma ogródka, bo wszędzie siadam sobie w ogródku. Tu nie ma ogródka, więc jem przy kiblu normalnie. Słuchajcie, to tak wygląda, zobaczcie. Jest tacos, ten wafelek, ser, sałata i na dole jakieś mięso w stylu burrito czy coś takiego. O! Słuchajcie, to jest nawet pyszne. Bardzo świeża sałata. Mięso iście z Meksyku, słuchajcie. Można się ubrudzić, bo leci z tego jak cholera. Ale to jest mega, słuchajcie, odmiana dla wszystkich fast foodów, nie? Nie ma tych kanapek, nie ma tych kurczaków, tych wingsów. Coś takiego. Bardzo fajna odmiana. Takiego czegoś u nas brakuje chyba, rzeczywiście. Oczywiście nie jest to tak doprawione jak burgery czy inne rzeczy. Oni mają swój specyficzny smak, taki. Moim zdaniem zawsze, bo już nie pierwszy raz jestem w meksykańskiej knajpie, oni jedzą troszeczkę jałowo. Te dania nie są tak do końca przysolone czy tam popieprzone. To jest takie mięso jałowe troszeczkę. Ale fajna rzecz, prawda? Nie ma tu oczywiście frytek. Za to jest, słuchajcie, napój Gatorade w wielkim kuble. Tak jak mówiłem wcześniej, tych napoi jest masa. Można sobie wybrać co chcecie. Ale $12 to już ponad 4 dychy, słuchajcie, za takie danie. 3 tacos. Bez żadnych frytek, dodatkowych przekąsek, plus napój. Według mnie taka odskocznia od tego, co zawsze jest w tych fast foodach, od tych burgerów, frytasów i kurczaków, nie? Także polecam, jak będziecie kiedyś w Stanach, spróbujcie. Słuchajcie, taka ciekawostka z jeżdżeniem z samochodem tutaj. Wiadomo, że nie wiem, czy to jest we wszystkich Stanach, bo każdy stan ma swoje prawo. Ale tutaj na Florydzie, jeżeli podjeżdżasz do skrzyżowania, gdzie nie ma świateł, obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten ma pierwszeństwo, nie? Czyli tak naprawdę zasada uprzejmości. Czujecie, co by było u nas? Ty gnoju, ja byłem pierwszy, nie ja! Napierdalaliby się wszyscy na tej krzyżówce, stary. Kto był pierwszy, ten jedzie, nie? Tu jakoś to się odbywa bez większych problemów, nie? Ale po prostu leje. O, słuchajcie, tu mi się uda nagrać troszeczkę z ukrycia. Jestem w Wendy's, trafiłem do Wendy's. Słuchajcie, patrzcie tą lodówkę z piciem. Okej,
I ja sobie wybieram tutaj. Wybierzemy sobie, ja pierdzielę, no tyle jest do wyboru, że to jest masakra tej. Witamina C. O kurczę, słuchajcie, wchodzę w jakiś napój i jeszcze jest tyle smaków. No dobra, weźmiemy orange, co? Ty, pierwszy raz wymyślony jakiś napój wziąłem inny i jest dobre, smaczne. Zobaczymy, jakie jedzonko tu jest. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale znowu nie ma ogródka. Czyli to jest fakt, tutaj nie ma po prostu ogródków, bo jest za gorąco, nikt nie je na zewnątrz. Nie ma tej knajpy u nas, a szkoda, bo ja już jadłem, słuchajcie, i wziąłem sobie tą ich topową kanapkę, oczywiście w zestawie. Nazywa się, uwaga, bekonator. Jest tak sprytnie zawinięta w taki złoty papierek, chyba żeby nie straciła ciepła. Bułeczka dobrze nam znana, słuchajcie. To taka bułeczka, która jest podawana wszędzie. No i co? Mamy dwa kawałki mięsa, dużo bekonu i znowu bekon i znowu ser. Okej, czyli już wiemy, dlaczego bekonator. Co wam powiem, słuchajcie, to jest najbardziej amerykański smak, czyli mięso powoamerykańskie, tłuste, dużo sera, oni uwielbiają tutaj ser, no i bekon chrupiący, tłusty, czuć ten tłuszcz, bardzo dużo tłuszczu jest w tej kanapce, cały smak jest taki jakby normalnego takiego polskiego burgera, nie z fast foodu, takiego burgera dostajesz, który kipi, ocieka tłuszczem, jest ten ser taki rozlany. Tak to smakuje, czyli chyba w połączeniu z tym bekonem najlepszy smak chyba, jeżeli chodzi o takiego burgera, bo Chick-fil-A raczej nie pobije smakiem, zależy kto co lubi. Jak ktoś lubi i ma ochotę zjeść coś bardzo niezdrowego, ale pysznego, bo to właśnie tak wygląda, to Wendy's jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce troszeczkę takiego jedzenia zdrowszego spróbować, to polecam to Chick-fil-A, prawda? Także tutaj ten smak bekonu na mnie największe wrażenie zrobił, jest on chrupiący. No bekon, prawdziwy taki bekon, słuchajcie, no. Ale to jest niezła kanapka. Słuchajcie, Wendy's za wszystko zapłaciłem niecałe 10 dolców, czyli bardzo podobnie jak w Chick-fil-A. Zostały mi jeszcze frytki. Od razu mówię, że frytki zupełnie inaczej wyglądają. Tutaj mamy frytki, ale czymś posypane. Tak, burger z Wendy's, bardzo fajny. Bardzo dobry smak, podejrzewam, że bomba kaloryczna, totalna. Tak, frytki suche, jałowe, od razu mówię, frytki niedobre. Zimne w ogóle dostałem, ale nie jest to dobry ziemniak. Słuchajcie, to jest niebywała sprawa. Na koniec udałem się do McDonalda, tak jak obiecałem. Bez wydziwiania kupiłem tego Big Maca naszego. To chyba jest traktowana jako najpopularniejsza kanapka w McDonald'ach. Niektórzy twierdzą, że to McChicken, ale ja uważam cały czas, że to jednak Big Mac. I co się okazuje, słuchajcie? Znowu wziąłem na wynos i znowu się okazało, że nie ma ogródków do siedzenia w tych knajpach. Prawdopodobnie dlatego, że latem tu jest taki ukrop, tak jest gorąco, że nie da się wysiedzieć na zewnątrz bez klimatyzacji, a ja o tym zapomniałem. W środku w McDonaldzie wyglądało tak samo mniej więcej jak w Polsce. Ja specjalnie w środku nie nagrywam, bo nie wiem, jak ci ludzie zareagują na to. W każdym razie też są te kioski do zamawiania, także jest to łatwe, przyjemne, płacisz zbliżeniowo, także każdy sobie z tym poradzi. Jeżeli chodzi o jedzenie, zapłaciłem za zestaw Big Maca prawie 12 dolarów, dokładnie 11,20. Czyli na razie najtaniej było w tym Chick-fil-A. Do picia sobie wziąłem doktora Peppera, u nas tego nie ma, również było mnóstwo napoi przeróżnych, ale najważniejsze, jakie to niedobre tej, jakbym jakieś, no, to jest napój typu pijesz jakiś płyn do mycia naczyń. Słuchajcie, dostałem, tak, co by tu nie dużo mówić, frytki normalnie, tak jak u nas, kosztuje fryteczkę, smakują tak jak u nas. Normalnie smak frytek taki jak u nas tej. Wyciągam Big Maca, bo to ma być tylko porównanie. Tak jak mówiłem, wygląda tak samo. Zobaczymy, jak smakuje. Dobra, nie uwierzycie, słuchajcie. Smakuje identycznie. Czyli co? To jest prawda, że receptura McDonalda jest wszędzie taka sama. Te wszystkie te same produkty muszą być, żeby wszystko podobnie smakowało. Jestem zszokowany. Jedynie
co mnie zastanawia, czy to jest prawda, bo kiedyś słyszałem, że tutaj w Stanach dodają czegoś do jedzenia, coś takiego, może wy pamiętacie, to napiszcie na dole w komentarzach, że tutaj dodawane jest do jedzenia coś takiego, co powoduje sytość. Takiego zwykłego Big Maca to jest naprawdę problem, żeby zjeść całego. I ja się już o tym przekonałem kiedyś w Stanach i rzeczywiście nie byłem w stanie ja sam zjeść całego Big Maca. Dobra, na tym kończymy, słuchajcie, nasz odcinek. Tak jak widzicie, fast foodów jest mnóstwo. Nie trzeba wydawać bardzo dużych pieniędzy, żeby się tutaj najeść. Można zjeść taniej, chociaż i tak to wychodzi troszeczkę drożej niż u nas, prawda? Ale są takie miejsca, gdzie można pizzę zjeść też, slice'a pizzy, dostać hot doga w rękę czy coś takiego. Także nie trzeba wydawać kupy kasy, żeby w Stanach najeść się, bo ja nie mówię, żeby dobrze się najeść, ale żeby coś zjeść po prostu i żeby przeżyć, nie? Sami widzieliście, że Wendy's, Chick-fil-A to są rzeczywiście zupełnie inne fast foody. Wendy's podbił moje serce, rzeczywiście. Tak jak mówiłem wcześniej, ten bekon tam robi swoją całą robotę. Bekonator jest po prostu the best.